My deepest condolences. I'm going to have to take this. Maybe contaminated. Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy 10 horrorów osadzonych w kosmosie. Przyjrzymy się najlepszym horrorom rozgrywającym się w przestrzeni kosmicznej. Uwzględnimy też filmy animowane. Który z tych filmów jest według Was najstraszniejszy? Napiszcie w komentarzach. Numer 10. Ukryty wymiar. Koncepcja ukrytego wymiaru jest na tyle dobra, że przebija jego nieco tandetne wykonanie. But it's not me. It's Liberate. Tutte me. Save yourself. Film doskonale uchwytuje nieznane aspekty kosmosu i wie, co czyni go tak przerażającym. Statek kosmiczny w tajemniczy sposób pojawia się w pobliżu Neptuna, po tym jak został przejęty przez istotę podobną do tych z twórczości Lovecrafta. Naprawdę nie wiemy, co tam jest, a ukryty wymiar w pełni wykorzystuje naszą wyobraźnię. What happened to your eyes? Może nic tam nie ma. Ale może kryje się tam coś, co tylko czeka, by upolować ludzi. Film ma również świetne wyczucie atmosfery i kilka mocnych efektów. To wszystko uczyniło Ukryty Wymiar klasykiem, co przykrywa jego porażkę wśród krytyków i w box office. Numer 9. It. The Terror from Beyond Space. Tytuły starych horrorów bywają dość specyficzne. Dangerous, treacherous, alive with something we came to know only as death. I mimo podobieństwa w tytułach, ten film nie ma nic wspólnego z It, czyli to Stephena Kinga. Ma za to związek z obcym. Scenarzysta obcego, Dan O'Bannon, łagodnie mówiąc, inspirował się tym dziełem. W tym filmie prom kosmiczny leci na Marsa i zgarnia nieprzyjaznego pasażera na gapę. Gapowicz zaczyna mordować załogę. Umiera, gdy ocaleni zakładają skafandry i otwierają śluzę, wyrzucając potwora na działanie próżni kosmicznej. Brzmi znajomo? Ten film z 1958 roku to inteligentny, dobrze zrealizowany horror sci-fi i nie można mu odmówić wpływu na gatunek grozy. At least down below I could have died on a mattress. You'll be all right. Numer 8. Galaktyka grozy. Ten horror wyszedł zaledwie 2 lata po obcym i widać, że się nim inspirował. Aluma, are you sensing anything? Absolutely nothing. There's anything to be found, Captain, I'll find it myself. Ale bez względu na to, jak oddaje to, co już było, Galaktyka Grozy porywa na swój własny sposób. Film wyprodukował Roger Corman, wybitny, niezależny twórca znany z tanich filmów klasy B. If it weren't so gruesome, it'd be fascinating. Yes, the human mind is still as dark as Morganthus, isn't it, sir? James Cameron był scenografem i drugim reżyserem, a jego kreatywność ubarwiła styl i estetykę Galaktyki Grozy. Dzięki Cameronowi film wygląda na droższy niż sugeruje budżet – $1.8 miliona. Tytuł miał też bezpośredni wpływ na Camerona podczas kręcenia filmu Obcy decydujące starcie. Może to i tandeta, ale stylowa, niegłupia i bardzo wpływowa. Death will surround you. It is the only way. A terrible way. Numer 7. Martwa stacja. Upadek. Ta animacja posłużyła jako dodatek do gry Dead Space. Captain, we need to call for help. We don't have the forces to protect the ship. I don't need to remind you that this is a restricted system and we are not supposed to be here. Wydana w tym samym roku gra EA była powszechnie chwalona i jest uważana za jeden z najlepszych survival horrorów wszechczasów. Electronic Arts dało reżyserowi Chuckowi Pattonowi wolną rękę, a on stworzył świetny film. I just lost telemetry on 10 crew members. Podobnie jak gra, na której jest oparty, Upadek ma świetny klimat, zwłaszcza jeśli chodzi o kosmiczną grozę. Przenosi graficzną przemoc z gry i to właśnie w tej przemocy film znajduje większość strachu. Nie ogląda się tego przyjemnie, ale to świetna pozycja dla miłośników horroru w kosmosie. You know what I think? I think the thing is cursed.
I mean, look what's happened since they found it. Numer 6. Life. Life w tytule filmu odnosi się do złowrogiej formy życia znalezionej na Marsie. We're looking at the first incontrovertible proof of life beyond Earth. Astronauci na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej rozpoczynają eksperymenty na czymś, co szybko rośnie z uśpionej komórki w próbce gleby do w pełni rozwiniętego potwora. To w zasadzie kolejna kalka z Obcego, ale Life daje radę dzięki solidnej realizacji. Rory, stop! Stop! Scenariusz Rheta Risa i Paula Wernicka jest całkiem inteligentny, a reżyser Daniel Espinoza wydobywa wystarczająco napięcia, byśmy zapomnieli o utartym założeniu. Dodajmy do tego świetną obsadę: Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson i Ryan Reynolds, a Life nabierze własnego życia. Now we do not learn how to restrain or eliminate it, and if this creature ever reaches Earth, use every available resource to destroy it. Or you will risk all human life. Numer 5. Prometeusz. Nie potrzebowaliśmy prequela Obcego, ale fajnie, że go dostaliśmy. Big things have small beginnings. Prometeusz w reżyserii Ridleya Scotta ze scenariuszem Johna Spatesa i Damona Lindelofa pięknie łączy horror o obcym z filozofią. Nie brakuje tematów skupionych wokół ludzkości. Film jest szeroko otwarty na osobistą interpretację, ale sprawdza się również jako po prostu horror. What you hope to achieve by coming here? What we hope to achieve was to meet our makers, to get answers. Why they even made us in the first place? To cud techniki, wypełniony pierwszorzędną produkcją, projektem artystycznym, zdjęciami i efektami. Postać Davida, którego zagrał Michael Fassbender, szybko stała się jedną z najciekawszych sylwetek franczyzy Obcy. Film potrafi przestraszyć i trzeba pochwalić jego wachlarz i ambicje. Sometimes to create, one must first destroy. Numer 4. Planeta Wampirów. Film Mario Bawy to kolejna produkcja, która miała duży wpływ na Obcego. All right, quiet down, stay calm. Let's all try to stay calm and figure out what happened. Planeta Wampirów to miks horroru o kosmitach i zombie. Kiedy statki kosmiczne rozbijają się na niezbadanej planecie, ciała zmarłych zostają opętane przez jej bezcielesnych mieszkańców. Zombie kosmici wpadają w morderczy szał, a Mario Bava pokazuje, dlaczego jest nazywany mistrzem makabry. If you have anything left in you of what you were, let me go on. Fortunately, there's nothing of what I was left. Only the body's the same. Plusy to na pewno fantastyczne zdjęcia. Film nadal wygląda na jedyny w swoim rodzaju, mimo ogromnego wpływu na jeden z największych tytułów sci-fi. Po latach Dan O'Bannon przyznał, że ukradł niektóre elementy z Planety Wampirów przy pisaniu Obcego, w tym niektóre z mocniejszych efektów wizualnych. Kara! Kara! Numer 3. W stronę Słońca. Ten thriller Danego Boyla to wyjątkowa mieszanka kosmicznych podgatunków. Pierwsze dwie trzecie są jak osobisty Armagedon, w którym astronauci próbują uratować Ziemię, umieszczając w umierającym Słońcu ładunek jądrowy. Ostatnia, jedna trzecia jest jak... Zgadliście, Obcy. Film Danego Boyla świetnie krzyżuje filozofię z kosmicznym thrillerem. He told me to take us all to heaven. Wygląda fantastycznie i ma świetną obsadę z Cillianem Murphym na czele. A kiedy film zmienia się w slasher w ostatniej trzeciej części, robi to skutecznie i ze zdrową dawką strachu. To ekscytująca historia, świetnie wykorzystująca budżet i talenty. All you have to do is look out for a little extra brightness in the sky. So if you wake up one morning and it's a particularly beautiful day, you'll know we made it. Numer 2. Pitch Black. Jest jedna rzecz, dla której Pitch Black został zapamiętany. Wprowadzenie postaci Riddicka na kinowy krajobraz. Where's Jones? What's up? Pitch Black ukazuje grupę astronautów, na których polują śmiercionośne obce istoty w trakcie zaćmienia. Koncepcja się sprawdza. Zaćmienie dodaje oryginalności do sprawdzonego schematu. Just a suggestion!
Perhaps you should flee! Come on, run! Film zawiera również mnóstwo koszmarnych obrazów i świetnie buduje świat, a Vin Diesel błyszczy jako antybohater Riddick. Pitch Black dał początek filmowej serii, ale sprawdza się również jako solidny, samodzielny horror. You said clear. I said it looks clear. What does it look like now? Looks clear. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Obcy. Ósmy pasażer Nostromo. Dochodzimy do filmu będącego kwintesencją grozy fantastyczno-naukowej. Wziął to, co w kinie już było, udoskonalił formułę i wywarł ogromny wpływ na wiele późniejszych filmów. Nawet dziś wiele horrorów z akcją w kosmosie czerpie wskazówki, punkty fabuły, motywy i efekty z arcydzieła Ridleya Scotta. To świetny horror, tak jak decydujące starcie to świetny film akcji, a to już coś mówi. You don't have to be sorry. It wasn't your fault. That's it, man. Game over, man. It's game over. Obcy udowadnia, że filmy to znacznie więcej niż tylko historia. Pod względem fabuły jest całkiem prosty, ale jeśli chodzi o realizację, jest wyjątkowy. Wszystko jest na najwyższym poziomie, w tym słynny potwór i brudna scenografia. Obcy to najlepszy przykład horroru science fiction. My God. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.